Witam Was, kochani, już w przedostatnim dniu naszego wyzwania. Dzisiaj full body pilates dla średnio zaawansowanych, ale oczywiście zapraszam wszystkich do spróbowania. Usiądź wygodnie na swojej macie, ugnij kolana, stopy oprzyj o matę, wyciągnij ręce przed siebie. Na wydechu zroluj plecy do dołu, do maty. I na wdechu unieś ręce w górę, powoli prostując plecy. Wydech, ręce przed siebie, zroluj plecy, wciągnij brzuch, głowa do dołu w stronę kolan i podnieś się do góry, ręce ponad głowę. Zróbmy tak 5 powtórzeń. Powoli chcemy tutaj rozgrzać plecy, rozruszać nieco mięśnie brzucha i przede wszystkim skupić się na spokojnym, wydłużonym oddechu. Wdech, zabierz ręce do góry, wydech do dołu. Trzymaj stopy cały czas oparte o podłogę. Za 5 razem połóż się prawie na podłodze, ale łopatki trzymaj w górze, unieś kolana do góry i zrobimy tak zwany 100, stówkę, czyli wymachy rękoma 100 razy. Naprzemiennie możesz również prostować jedną nogę, następnie drugą. Każdy we własnym czasie licz 100 razy wymachów rąk. Możesz trzymać oczywiście kolana, stopy złączone razem do góry i nie ruszać nogami, ale tak dla nieco utrudnienia możemy właśnie dodać taki ruch nogami. Ściągnij palce u stóp, unieś głowę, broda do czoła, wciągnij brzuch, lędźwie na podłodze. Jeszcze trochę, wytrzymasz, dasz radę i zatrzymaj pięknie. Następnie unieś się nieco wyżej na swoje łokcie, unieś klatkę piersiową, kolana ugięte, stopy razem. I zacznij przeciągać teraz kolana do boków, od jednego do drugiego. Wdech do jednego, wydech w górę. Klatka piersiowa jest uniesiona do góry. Postaraj się nie zapadać cały czas klatką. Broda jest nieco obniżona do dołu i skręć się w jedną stronę tak daleko, jak tylko możesz. Oczywiście kolana nie muszą dotykać podłogi. Ważne jest, aby łokcie, ramiona były cały czas w tej samej pozycji. Postaraj się zrobić 8 powtórzeń na każdą stronę. Wciągnij mocno brzuch. Jeszcze chwilę, jeszcze kilka oddechów. Stopy i kolana razem, plecy proste. Następnie powróć do centrum, zrób stopy flex i odpychaj nogami. Wyobraź sobie, że próbujesz coś odepchnąć od siebie. Ściągnij palce u stóp i ugnij ponownie kolana. Flex, proste, ściągnięte palce, ugnij kolana. 8 powtórzeń. Brzuch wciągnięty, cały czas klatka piersiowa uniesiona, ramiona do dołu. Łokcie wciśnięte w matę. I wdech, i wydech. Jeszcze chwilę. I wyprostuj teraz nogi, jedną do góry, jedną na dole, uniesione są obydwie nogi i naprzemiennie góra-dół i góra-dół. 20 powtórzeń. Ściągnij palce u stóp. Klatka do góry, brzuch wciągnięty. Oddychaj. Przyciągnij do siebie kolana, złącz stopy razem. Następnie obniż nogi na 45 stopni być może, obniż nieco plecy, łopatki w górę, ręce wzdłuż ciała, wytrzymaj chwilę w tej pozycji i połóż się na podłodze. Super! Uspokój swój oddech, zabierz teraz ręce za głowę i zacznij teraz uginać prawe kolano i prostować je, podnosząc jednocześnie głowę do góry. W momencie, kiedy obniżasz nogę na dół, zrób stopę flex.
Kiedy dajesz ją do góry, ściągnij palce u stopy. Pracujemy tutaj tylko z prawą nogą. Lewa noga jest wyprostowana. 8 powtórzeń. Głowa w górę, głowa na dół. Kolano ugięte, noga wyprost do góry, głowa na dół, noga na dół. 8 powtórzeń. Następnie zatrzymaj nogę w górze, głowa do góry, unieś lewą stopę również do góry. Lewy łokieć do prawego kolana, 8 powtórzeń. Jeżeli jest to za trudne, lewa noga może być oparta oczywiście o matę. Jeżeli nie, jeszcze chwilę. Wciągnij brzuch. Lewy łokieć do prawego kolana. I wdech, i wydech. Zatrzymaj się w tej pozycji i znowu 20 powtórzeń prostymi nogami naprzemiennie, góra i dół. Łokcie w górze rozstawione do boków. Lędźwie na podłodze. Pięknie. Zrobimy teraz zamianę strony. Teraz lewa noga. Prawa odpoczywa na macie. Ugnij prawe kolano, wyprostuj głowa do góry i na dół, zarówno głowa jak i noga. I wdech. Ugnij kolano, ściągnij palce, wyprostuj, wydech na dół ze stopą flex. Prawa noga jest cały czas na podłodze, ale ona też pracuje. Palce u stopy są ściągnięte. Aktywny jest udo. Pracują tu mięśnie brzucha. Postaraj się lędźwie wcisnąć maksymalnie w stronę podłogi. Łokcie rozstawione do boków. Zatrzymaj tutaj w tej pozycji. Unieś prawą nogę nieco do góry, prawy łokieć do lewego kolana. Również 8 powtórzeń. Wdech, wydech, wdech, wydech. Jeszcze chwilę. I naprzemienny. Nogi, góra, dół, głowa w górze, łokcie do boku. Wciągnij brzuch, wytrzymaj jeszcze chwilę. Tylko 20 powtórzeń. Super, przyciągnij teraz kolana do siebie, złap oddech, odpocznij chwilę, zrelaksuj ramiona i biodra, a następnie powoli zroluj się do pozycji siedzącej. Przenieśmy się teraz na jeden bok. Połóż się na swoim boku. Jedna ręka przytula brzuch, druga ręka jest przed Tobą na macie. Proste nogi, stopy złączone razem, unoszenie tułowia. Wdech w górę, wydech na dół. Podpierasz się ręką, postaraj się trzymać stopy złączone razem. 8 powtórzeń, podnoszenie tułowia. Plecy proste, biodra są w linii z ramionami. Następnie podeprzyj głowę jedną ręką, przyciągnij do siebie kolano, ustaw stopę przed sobą, tak blisko jak tylko możesz, podnoszenia dolnej nogi, również 8 powtórzeń, wdech w górę i wydech na dół. Ściągnij palce u stopy, staraj się nie wyginać lędźwi, tylko mocno wciągnij brzuch. Tylko 8 powtórzeń. Następnie złącz nogi razem. I podnoś obie nogi, góra i dół. Postaraj się jednak nie ustawiać swoich stóp do końca na podłodze. Cały czas trzymaj w zawieszeniu. 8 powtórzeń. Wdech i wydech. Wdech w górę, wydech na dół. Wciągnij brzuch. Rozstaw nieco teraz stopy, górna noga nieco wyżej poziomu ramion i zacznij podnosić ją do góry i bardzo powoli opuszczać na dół, nie łącząc jej jednak do dolnej stopy. Wdech w górę i powolny wydech na dół. Dolna stopa jest uniesiona nieco powyżej podłogi. Wciągnij brzuch. Pięknie. Ugnij kolana. Usiądź i przeciągnij się raz w jedną stronę, tak aby rozciągnąć plecy, jeden bok.
i w drugą stronę rozciągnij drugą. Następnie przenieś się na drugi bok i powtórzymy całą tą sekwencję. Jedna ręka przytula brzuch, druga ręka oparta przed Tobą na podłodze, stopy razem. Wdech w górę, wydech w dół, podnoszenia tułowia, 8 powtórzeń. Nie musisz podnosić się również wysoko, mogą to być takie minimalne pulsy. Podeprzyj teraz głowę ręką, druga ręka cały czas przed Tobą, przyciągnij do siebie nogę, uginając w kolanie. Możesz również trzymać tą stopę, jeżeli jest Ci wygodniej, i zacznij podnosić dolną nogę, góra i dół, ze ściągniętymi palcami. Również 8 powtórzeń, wdech i wydech. Następnie złącz nogi razem, podnoszenia w górę, obu nóg, góra i dół. Postaraj się nie kłaść stóp na swoją matę. Proste plecy. Ramiona w linii z biodrami, wdech i wydech. Zatrzymaj stopy w powietrzu, unieś górną stopę nieco wyżej i zacznij podnosić ją do góry i powoli opuszczać w stronę dolnej stopy. Obie stopy w górze. Wdech i wydech. Wdech i wydech. 8 powtórzeń. Pięknie. Obniż stopy, ugnij kolana, podnieś się ponownie do pozycji siedzącej, przeciągnij w jedną stronę i powoli przeciągnij w drugą stronę. I przejdźmy teraz do ostatniej już sekwencji naszego treningu. Przenieś się do pozycji stołu, ramiona w linii z nadgarstkami, wciągnij brzuch. I teraz postaraj się przenieść ciężar ciała do przodu. Możesz zarówno stopy unieść do góry, albo pozostawić je na podłodze. Zależy od Ciebie, jak Ci jest wygodniej. Zrobimy tutaj jedną pompkę i do pozycji dziecka na wydechu. Wdech, pompka, wydech, pozycja dziecka. 8 powtórzeń. Postaraj się przenieść ciężar ciała do przodu przy pompce, tak aby uzyskać kąt w łokciu 90 stopni. Dasz radę, jeszcze chwilę. I wydech. I wydech. Biodra do dołu. Wdech. I wydech. Przenieś się do pozycji stołu, wyprostuj tym razem nogi do pozycji deski. I połóż łokcie na podłodze, następnie wstań, ustawiając ręce na macie, boczna deska. Znowu na łokcie, na ręce, boczna deska w drugą stronę, obie stopy są na podłodze. Ponownie łokcie, ręce, boczna deska. I taką kombinację powtarzamy tylko 3 razy. Pamiętaj o oddechu. Postaraj się trzymać proste plecy, brzuch cały czas wciągnięty. I łokcie na dół, ręce na matę i boczna deska w drugą stronę. Opuść teraz dłonie do maty, pozycja deski i przyciągaj naprzemiennie kolano do klatki, drugie do klatki. Wdech. Wydech, wydech, wydech. Już kończymy. 20 powtórzeń, jeśli możesz. Możesz zrezygnować w każdym momencie. Proste plecy, szyja, głowa w linii pleców. Jeszcze chwilę. Możesz przyspieszyć. I odpocznij w pozycji dziecka. Brawo. Rozciągnij ręce przed sobą. Biodra odpoczywają na piętach.
głowa luźno, plecy odpoczywają. Odpoczywa również Twoja szczęka. Jeśli chcesz, przeciągnij się teraz w prawą stronę. Rozciągnij jeden bok. Powoli wracając do centrum, rozciągnij również drugi bok. Kiedy będziesz gotów, przenieś się do pozycji siedzącej. Zakończmy nasz trening jak zwykle trzema głębokimi oddechami. Na wdechu zabierz ręce wysoko do góry. Wdech, dłonie przed klatką piersiową. I wdech jeszcze raz, uspokój swój oddech. Wydech na dół. Ostatni raz i wdech. I wydech. Dziękuję za ponownie spędzony czas razem. Dziękuję za wspólny trening i widzimy się już jutro w dniu ostatnim. Do zobaczenia. Namaste.